Pierwszy z Księgi Objawienia, 7 rozdział, 9-14, to nie jest pełny cytat. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. I z tego wynika taka konkluzja, ludzie ze wszystkich narodów uwierzą. Teraz 2 Tesaloniczan 2:11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu. Czy to oznacza, że pośród ludów dotkniętych ostrym obłędem niektórzy z nich zmienią zdanie i po tym dotknięciu obłędem uwierzą kłamstwu? Czy mam rację, myśląc, że oni po tym, jak uwierzą szatanowi i przyjmą jego znak, jeszcze raz usłyszą Ewangelię ratunku i nawrócą się do Jezusa? Offenbarung 7 ist ein herrliches Kapitel. Objawienie 7 jest przepięknym albo wspaniałym rozdziałem. Wir dürfen in die Zeit nach der Entrückung hier auf die Erde schauen. Możemy spoglądać tu na czas po pochwyceniu na ziemię. Und wir sehen, zu jeder Zeit hat der Herr solche, die ihm gehören. Widzimy, że w każdym czasie Pan ma takich, którzy należą do Niego. Solche aus den 12 Stämmen Israels. Tacy, którzy pochodzą z tych 12 plemion izraelskich, aber auch solche aus den Nationen, ale także takich, którzy pochodzą z narodów lub z pogan. Und das wird auch hier in diesem ersten Teil richtig aufgeschrieben. Ja, Menschen aus den Nationen, aus allen Nationen werden glauben. I tak to jest tutaj napisane, że tak rzeczywiście będzie, że ludzie z wszystkich narodów uwierzą. Aber jetzt gehen wir zu 2. Thessalonicher 2. A teraz przejdźmy do 2. Thessalonicher 2. Und wir lesen die Verse 10 und 10 bis 12. I czytamy 2. Thessalonicher 2, wersety 10-12. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Um welche Menschen geht es hier? O jakich ludzi chodzi tutaj? Es geht um Menschen, die Wahrheit kannten. Chodzi o ludzi, którzy znali prawdę. Sie haben die Wahrheit vom Heil im Herrn Jesus gehört. Oni słyszeli prawdę o zbawieniu w Panu Jezusie. Aber sie haben sie nicht angenommen. Ale tej prawdy nie przyjęli. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Oni tą miłość do prawdy nie przyjęli. Sie haben also das Evangelium gehört. Więc Ewangelię słyszeli. Sie kannten es. I znali ją. Und sie haben gesagt, nein, will ich nicht. Ale powiedzieli, nie, nie chcę tego. Ich will nicht glauben, ich will es nicht annehmen. Nie chcę wierzyć, nie chcę tego przyjąć. Was passiert mit diesen Menschen nach der Entrückung? Co stanie się z tymi ludźmi po pochwyceniu? Gott sendet ihnen, Vers 11, eine wirksame Kraft des Ehebands. Wiersz 11, Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Und die Folge ist, sie werden der Lüge glauben. A następstwem tego jest, że wierzą kłamstwu. Nein, sie werden der Wahrheit nicht mehr glauben. Nie, oni już prawdzie nie uwierzą. Sie haben es im Leben nicht getan. Oni tego nie uczynili za czasu życia. Und dann kommt der Herr zur Entrückung. I nagle Pan przychodzi ku pochwyceniu. Und sie tun es danach auch nicht. I potem też tego nie czynią. Sie werden der Lüge glauben. Bo uwierzą kłamstwu. Diese Menschen werden sich nicht mehr bekehren. Ci ludzie już się nie nawrócą. Sie werden nicht zu denen gehören, die in Offenbarung 7 genannt werden. Nie będą należeli do tych, którzy w Objawieniu 7 rozdziale się nawrócą. Gott wird sie durch diese Kraft des Ehebands verblenden, sodass sie der Lüge glauben. Bóg przez ten ostry ogon tak ich dotknie, że po prostu nie uwierzą prawdzie już. Und dass es sich um gerade diese Menschen handelt, wird in Vers 12 nochmal gesagt. A że właśnie o takich ludzi chodzi, to w wierszu 12 jest jeszcze raz powiedziane. Sie werden gerichtet, aber warum? Oni będą osądzeni, ale dlaczego? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Ponieważ nie uwierzyli prawdzie. Als die Zeit dafür war, haben sie nicht glauben wollen. Gdy był czas dla nich na to, to nie chcieli uwierzyć. Für diese Menschen ist es nach der Entrückung zu spät. Dla tych ludzi po pochwyceniu jest już za późno.
Das macht dieser Vers in 2. Thessalonicher 2 ganz deutlich. I to ten wiersz 2. Thessalonicher 2 wyraźnie nam pokazuje. Aber es leben noch Menschen auf der Erde, die haben die Wahrheit nicht gehört. Ale istnieją jeszcze ludzie na ziemi, którzy tej prawdy nie słyszeli. Und sie werden eine Chance haben. I oni będą mieli szansę. Und aus ihnen werden diejenigen sein, die in Offenbarung 7 genannt werden. I to właśnie z tych będą te osoby, które są wymienione w Objawieniu 7. Muss ich noch mal gerade gucken, aber ich glaube, damit sind die Punkte aus der Folie genau. Also wer die Wahrheit kannte und nicht annehmen wollte, wird sich auch nach der Entrückung nicht mehr bekehren. Er wird der Lüge glauben. Aber die, die sie nicht kannten, die sie nicht gehört haben, sie werden die Chance haben, sich zu bekehren. Będą mieli szansę, aby się nawrócili. Und es werden viele von ihnen glauben. I wielu z nich się w nich uwierzy. Aber wenn, ich möchte nur noch ergänzen, wenn wir in Offenbarung 7 lesen, dass aus jeder Nation dort Glaubende sein werden. W Objawieniu 7 czytamy, że z każdego narodu będą wierzący. Dann heißt das, dass auch in Polen und in Deutschland Menschen sind, die Wahrheit noch nicht kennen. To oznacza, że również w Polsce i w Niemczech będą tacy ludzie, czy są tacy ludzie, którzy tej prawdy nie znali, czy nie słyszeli. Und das spricht zu uns. I to mówi, czy przemawia do nas. Dass wir nicht sagen können, sie wissen alle Bescheid. Bo jakbym twierdził, wszyscy przecież wiedzą. Wir haben die Verantwortung, den Menschen um uns herum immer noch das Evangelium zu verkündigen. To jest naszą odpowiedzialnością, aby wszystkim ludziom, komu się da, głosić Ewangelię. Und manchmal trifft man Menschen, denen man das erste Mal das Evangelium sagt oder die sich bekehrt haben. I czasami spotyka się takich ludzi, którym głosi się Ewangelię i oni się nawracają. Und die sagen, das habe ich ja noch nie gehört. I mówią potem, nigdy tego nie słyszałem wcześniej. Und wahrscheinlich gibt es immer noch solche Menschen auch nach der Entrückung in Deutschland, in Polen und in anderen Ländern. I prawdopodobnie, bo muszą być tacy ludzie i będą tacy ludzie, którzy po pochwyceniu będą żyli czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Europie.